Obiecałem, że zrobię ten odcinek. W trakcie bardzo zacząłem tego żałować. Mam nadzieję, że ten rezultat chociaż was usatysfakcjonuje. Cześć, z tej strony Chris, a wy słuchacie Ekspresem do początku, czyli krótkich odcinków na równie interesujące tematy. Na pewno każdy z was kojarzy chociaż jednego takiego typa. Ten, co lubi wypowiedzieć się w komentarzu pod co drugim postem na konkretnej grupie na Facebooku, wsadza kij w szprychy i czeka, aż tylko ktoś złapie przynętę i wejdzie w nim w dyskurs. A każde jego zdanie kończy się emotikonem albo buźką, a na pewno literami. Literami XD. Albo, jeśli jesteśmy w anglojęzycznym internecie, XD. Zaintrygowany tym jakże uniwersalnym środkiem wyrazu, postanowiłem dowiedzieć się nieco więcej. Zwłaszcza, że według plebiscytu PWN było to młodzieżowe słowo roku w 2017. XD wygrało z przymiotnikiem od Janie Pawlać, gdybyście się zastanawiali, kto jeszcze startował. A w końcu pisząc XD, można zaakcentować wiele i możemy zakończyć w ten sposób tak właściwie każde zdanie. Chociażby, żeby asekuracyjnie wykorzystać to jako kartę mówiącą tylko żartowałem, kiedy zajdzie potrzeba i znajdziemy się w sytuacji zagrożenia. O życie XD zgrabniej językowo opisał PWN. Rzeczownik XD może też funkcjonować jako wykrzyknik, partykuła, nieodmienny przymiotnik lub przysłówek. Tak więc wielofunkcyjność jest dość spora. A komunikacja w internecie to jest w ogóle dość dziwna sprawa. Zazwyczaj trafny zwrot, który zostaje wprowadzony do obiegu, na dłużej lub krócej w nim pozostanie, a czasem staje się używany przez wszystkich, z różnym skutkiem. Ale gdzie zaczęło się konkretnie XD? To była dość długa wyprawa. Przygrzebywałem się przez wszelkie możliwe encyklopedie emotikon, jeśli tak można to nazwać, i miałem niewiele możliwości, żeby zawęzić możliwe źródło. Mój pierwszy trop pozwolił mi na to, żeby wyeliminować co najwyżej kilka azjatyckich krajów. Świetnie, bo tak czy inaczej w japońskim systemie klawiatur emotikony wpisuje się nieco inaczej. To na przykład ta, która przedstawia wzruszanie ramionami, korzysta ze znaków używanych w zapisie katakany, które oczywiście nie pojawia się raczej w europejskich klawiaturach. No dobrze, czyli gdzieś na zachodzie, ale co dalej? Moje poszukiwania były dość bezcelowe. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, bo przypomniało mi się, że na przykład Disney od pewnego czasu ma kanał, który nazywa się Disney XD. Myślałem, że oni kierowali się czymś konkretnym. Okazuje się jednak, że Gary Marsh, President of Entertainment w Disney Channel Worldwide, wydał oświadczenie mówiące: XD nic nie znaczy. Wybraliśmy je do nazwy, bo fajnie wygląda. Jest więc prawdopodobieństwo, że podpatrzyli, jak dzieciaki używają w internecie tej formy, ale nie byli w stanie go za dobrze zrozumieć ani wytłumaczyć. Ale ważne chyba, że działa. I co ciekawe, przy badaniach grupy odbiorców stacja Disney, część decyzji dotyczącej zmiany nazwy na nową wzięła stąd, że kanał musi trafiać też do chłopców. Czy w takim razie XD jest częściej używanym emotem przez mężczyzn? Niestety nie mam absolutnie żadnych środków do tego, żeby w jakikolwiek sposób to zmierzyć. Gdybyście zastanawiali się nad innymi przypadkami, jak na przykład Adobe XD, to oczywiście jest to tylko skrót od Experience Design, więc ślepa uliczka. Zwłaszcza, że w żargonie projektantów i marketerów słowo Experience często skracane jest do X. Za to Adobe umie w SEO i najwięcej wyrwanych z kontekstu zapytań o litery XD, które wpisałem w Google, wyrzuciło mnie właśnie do nich. Google więc odpada. Swoją drogą, Adobe nie jest jedyną firmą, która zupełnym zbiegiem okoliczności wykorzystała te litery, więc problemów było tylko więcej. Niestety, moje poszukiwania sprowadzają mnie w coraz gorsze miejsca w internecie. Na przykład wymarłe fora internetowe, na których nie dowiedziałem się nic. Chociaż parę osób potwierdziło tezę, którą miałem, kiedy zabierałem się do pisania tego odcinka, że XD było emotikoną zainspirowaną niejako przez South Park. W końcu charakterystyczny dla tej serii, uproszczony styl rysowania przeniósł się do popkultury bardzo łatwo, też dzięki temu, że można to łatwo zreplikować. A możecie kojarzyć, że bohaterowie, zwłaszcza kiedy nabijali się z nieszczęścia innych, cisnęli bekę z mocno zaciśniętymi oczami, które były narysowane praktycznie jak krzyżyk. Co ciekawe, już we wczesnych latach używania tej emotikony tworzyła ona podziały.
Epitetów było mnóstwo, ale można było jasno stwierdzić, że ludzie dzielili się głównie na tych, którzy gardzą tą formą ekspresji i na tych, którzy jej nadużywają. Więc wracamy trochę do punktu wyjścia. Możemy stwierdzić tyle, że popularyzacja nastąpiła głównie przez np. gry MMORPG, fora internetowe czy serwisy, których użytkownicy zamieszczali swoją twórczość niejednokrotnie pierwszą. Tam też, kiedy przewinął się temat South Park, znalazło się całkiem sporo osób, które używają XD codziennie, ale South Parku nie widziały nigdy. Według Urban Dictionary pierwszy wpis, który tłumaczy coś na temat XD, został zamieszczony w marcu 2003. I choć jest to miejsce, w którym relatywnie szybko zamieszcza się różne neologizmy, to jednak te 16 lat temu internet był trochę innym miejscem. I jeśli South Park natomiast był na antenie od 1997 roku, to coś zdecydowanie może być na rzeczy. Niestety, nie udało mi się potwierdzić tej informacji, tak więc szukałem dalej. Swoją drogą, wiecie, że YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie. Codziennie 1,5 miliarda ludzi wpisuje tam jakieś zapytanie. Niestety, podobnie jak z Redditem, Internet Archive i innymi źródłami, nie znalazłem nic niosącego konkretną wartość. To bardzo dużo krótkich filmików zaplodowanych przez użytkowników, którzy już może nie korzystają nawet z tego konta. A nawet dużo gorsze rzeczy. W pewnym momencie trafiłem na krótki dokument o Rainforest 2015. Tak, Rainforest, jak fur, czyli futro. Możecie się domyślić, o czym jest ten materiał. I zacząłem mieć poważne wątpliwości na temat tego, co robię ze swoim życiem. Zwłaszcza, kiedy powinienem mieć wolny weekend. Na koniec została mi chyba już tylko Quora. I jako tę wisienkę na torcie chciałem przedstawić wam zamieszczone przez anonimowego użytkownika zapytanie z roku 2017. Czy XD jest dobrym imieniem dla dziecka? No, przynajmniej zapytał. Im dalej zagłębiam się w to śledztwo, tym bardziej mam wrażenie, że internet jest zbyt przepełniony bezwartościowymi informacjami, żebym był w stanie ustalić cokolwiek więcej. I choć kiedyś było to domeną tylko określonych grup w internecie, tak dziś używane powszechnie, jak wspomniałem na początku, XD oprócz oznaczenia rozbawienia pozwala też na przykład zgrabnie schować się za piękną fasadą z dwóch literek. I te tezy zwielokrotniły tylko moje poszukiwania. Już jakiś czas temu XD stało się wielokrotnie częściej używane niż na przykład skrót LOL. I tak samo jak było z LOL, dzisiaj w wielu kontekstach może nie oznaczyć już żadnych emocji, a jedynie zwrot uniwersalnie kończący zdanie. I jak to bywa w internecie, pierwotnie było to coś mocno uzależnionego od kontekstu, a bardzo szybko znaczenie wyraźnie się rozmyło. I dlatego nawet bym chciał wytłumaczyć swoim rodzicom, dlaczego ludzie piszą XD i jak używane może być poza tym podstawowym kontekstem uśmiechniętej buźki, najpewniej sam nie byłbym w stanie. W pewnym momencie staje się to użyciem zwyczajnie intuicyjnym. I to już chyba koniec moich poszukiwań. No niestety, po raz pierwszy do początku musiałem zawędrować aż na 4chana i w inne równie zgniłe odmęty internetu. I to tylko po to, aby znaleźć się pod lawiną dziwnych memów i toksycznych wypowiedzi ludzi, którzy czasu w tych miejscach spędzili stanowczo za dużo. Ale może odpowiedź jest w zasięgu wzroku, a ja czegoś po prostu nie widzę. To już pytanie do was, drodzy słuchacze. Jeśli wiecie coś więcej, dajcie koniecznie znać, bo szczerze mówiąc teraz jestem dużo bardziej zaintrygowany niż przed nagraniem. A ja chyba muszę odpocząć, bo od zobaczenia większości rzeczy z tego researchu niestety nie wchodzi w rachubę. Do usłyszenia już za tydzień. Podcast do początku współtworzy Michał Kasprzyk. Muzyka z intro tworzy projekt Shila. Jeśli podobał wam się ten odcinek lub chcecie wspierać nasz podcast, dajcie nam 5 gwiazdek w iTunes i pamiętajcie o tym, żeby zaszerować go znajomym.